Gdy życie jest trudne. Gdy życie jest trudne. Prorok Eliasz nie miał łatwego życia. Został powołany przez Boga do służby, do przepełnionego służbą życia, do życia w posłuszeństwie, posłuszeństwie Bogu. I było to związane z wieloma trudnościami i problemami, jakie zaczęły się pojawiać w jego życiu. 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej mówi nam o tym, że Eliasz był bliski odebrania sobie życia. Pierwszy raz czytamy o Eliaszu w 17 rozdziale pierwszej Królewskiej. W tym momencie Eliasz pojawia się przed królem izraelskim Achabem i mówi takie słowa, cytuję. Wtedy Eliasz, Tiszbita z Tiszbe w Giladzie, rzekł do Achaba, jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Tekst powiada, że ten człowiek pochodził z Tiszbe. To jest prowincjonalna miejscowość, takie miejsce, o którym praktycznie nikt nie wiedział. Ale Bóg wybrał tego człowieka z takiego miejsca bez żadnego znaczenia i przeznaczył go do zrobienia wielkich rzeczy dla tego narodu i dla świata, w którym żył. Gdy uważnie zaczniesz czytać Biblię, zobaczysz, że bardzo często Bóg wybiera ludzi bez żadnego znaczenia i przeznacza ich do zrobienia wielkich rzeczy. Tak samo stało się z tym człowiekiem. Naród izraelski w tym momencie przechodził przez bardzo trudny okres. Praktycznie najtrudniejszy okres w życiu tego narodu. Praktycznie naród w tym momencie znalazł się na dnie. Trudno było wyobrazić sobie gorszą sytuację, niż w której był ten naród. Król Dawid i Salomon zbudowali jedno królestwo izraelskie i robili wszystko, by zachować jedność w Izraelu. Ten proces trwał przez długi czas, razem jak dodamy życie Saula, to prawie ponad 100 lat, ale przy końcu życia Salomona zaczęło się źle dziać w Izraelu, powstała wojna domowa, wybuchła wojna domowa. I w rezultacie Królestwo Izraela uległo podziałowi. Ta północne nazywało się Izraelem, południowe nazywało się Judą. Te oba królestwa nigdy się nie zjednoczyły i było aż tak do momentu, gdy przyszli poganie i wzięli ludzi z jednego narodu, ale z tych dwóch królestw i uprowadzili do niewoli. W okresie od wojny domowej do uprowadzenia do niewoli w tym północnym królestwie władało 19 władców. Wszyscy byli bezbożnymi władcami. W tym samym czasie, w tym południowym królestwie, czyli w Judzie, władało 17 władców i 8 z nich sprawowało władzę w taki boży, właściwy sposób. 9 było bezbożnymi władcami. I w tym okresie zamieszania, takiego upadku duchowego tego narodu mieszkającego w tych dwóch królestwach, Pan Bóg zaczął wysyłać swoich ludzi, których znamy jako proroków. Wzywał przez tych ludzi ten naród do upamiętania i gdy naród, kraj i ludzie coraz bardziej pogrążali się, zatapiali się w bezbożności, wysyłał takich ludzi jak Eliasz. Po co? Żeby zwrócić uwagę tych ludzi na miejsce i sytuację, w jakiej naprawdę są. Niestety w większości królowie nie chcieli mieć nic do czynienia z tymi bożymi posłannikami. Często dokonywali morderstw. I Eliasz pojawił się w przełomowym momencie historii Izraela i stanął naprzeciw władcy, który się nazywał Achab. Pierwsza Królewska 16, 29-30 mówi tak. Jakby w dwóch, trzech zdaniach miało być opisane twoje i moje życie, to co by zostało napisane? Zobacz, co w dwóch, trzech zdaniach jest powiedziane o życiu tego władcy. Achab, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego.
Panował zaś Achab, syn Omriego nad Izraelem w Samarii 22 lata, lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. To nie był dobry władca. Ożenił się z prawdziwą księżniczką, miała na imię Izabel. To była zła, podstępna, okrutna kobieta. Tak naprawdę to ona sprawowała władzę, a Achab był tylko figurantem. Taka była rzeczywistość. Poczytaj kolejne rozdziały tego listu. Dokładnie jest to opisane. Zabijała proroków i tępiła pobożnych ludzi. I w takiej scenerii, w takiej sytuacji pojawia się Eliasz, staje przed królem Achabem i ogłasza, że z powodu zła czynionego przez tego króla i naród Bóg zsyła głód na cały ten naród. I mówi coś takiego: królu, lepiej podlaj swój ogród, każ podlać swój ogród, bo nie będzie deszczu i będzie to przez długi czas. To wymagało wielkiej odwagi, by w ten sposób skonfrontować króla z tym, co robi. Był to niezwykle odważny prorok, staje przed władcą i w sposób jednoznaczny opowiada się po stronie Boga. To było jego pierwsze, tak jak mówi nam Biblia, prorocze zwiastowanie. Eliasz oczywiście wiedział, jakim królem jest Achab, ale staje odważnie i ogłasza mu Boży sąd. Zwróćmy uwagę na drugi i trzeci werset. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Keryt, który wpływa od wschodu do Jordanu. Pan Bóg doskonale wiedział, jaka będzie reakcja króla i jego żony. I dlatego kazał Eliaszowi schować się. Wyobraźmy sobie, co mogło się zacząć dziać w tym momencie w głowie i w sercu Eliasza. Boże, wreszcie go mamy. Ogłosiliśmy Twój sąd. Teraz cały naród zobaczy, jak zsyłasz karę. Jest pozamiatane. Co? Mam uciekać? W tym momencie ja? Panie Boże, chyba coś tobie się pomyliło. Powiedziałeś, żebym stanął i odważnie mówił w twoim imieniu i to zrobiłem, a teraz nie chcesz nawet stanąć po mojej stronie, tak żeby widzieli to ludzie. Nie chcesz mnie zabezpieczyć? Każesz mi uciekać? Co robi Elias? Słucha tego słowa i odchodzi. Z sytuacji, w której występował z całą odwagą, znalazł się w kompletnie odwrotnej sytuacji. Totalnie odmiennej. Znalazł się w sytuacji, kiedy musiał po prostu uciec, schować się, ukryć. Znalazł się w bezludnym, samotnym, pustym miejscu. I wiecie, jak długo tam był? Prawie rok czasu. To puste miejsce stało się domem prawie na rok czasu w jego życiu. Były w twoim życiu momenty, w którym dobrze się wszystko układało? Dobra praca, dobry stan zdrowia, dobre relacje z ludźmi, relacje z rodzicami w porządku, za pracę otrzymywałeś dobre wynagrodzenie i nagle wszystko zostało zmienione w bardzo krótkim momencie czasu. Znalazłeś się w trudnej sytuacji, może dokonano wobec ciebie przestępstwa. Może straciłeś pracę. Może pojawiły się kłopoty ze zdrowiem, wykryto u ciebie narość, guza. Może twoje narzeczeństwo się rozpadło. Osoba, z którą chciałeś związać swoją przyszłość, zawiodła ciebie. Czasem znajdujemy się w sytuacji, której w ogóle nie potrafimy kontrolować, a musimy w niej być. I to są najtrudniejsze momenty. Że nagle znajduję się w sytuacji, w której muszę być, ale w żaden sposób nie potrafię jej kontrolować.
To wydarzyło się w życiu Eliasza. On tego nie oczekiwał, tego nie pragnął. To nagle się stało. I tak jak Bóg powiedział, Eliasz poszedł na pustynię, która stała się jego domem na długi czas. I w tym miejscu samotności, strachu, Bóg się o niego troszczył. Biblia mówi, że dostarcza mu w taki nadzwyczajny sposób chleb i mięso każdego ranka i każdego wieczoru, a z potoku pił wodę. Wiecie, to nie tylko był cud, polegał na tym, że każdego dnia to się działo, ale cud polegał na tym, jak to się działo. Kruk przynosił mięso i go nie zjadał. Kruk przynosił chleb i go nie zjadał. W tym czasie lęku i samotności myślę, że Eliasz nauczył się bardzo ważnej lekcji o życiu. Była to lekcja o tym, że jak Bóg jest obecny w moim życiu, to wystarczy. Nawet jak moja dieta przez cały rok polega tylko na tym, że piję wodę, mam trochę chleba i kawałek mięsa. To wystarczy. Nauczył się, że nie może przejść przez życie, opierając się wyłącznie na swojej własnej sile. Każdy dzień i każdy wieczór o tym mu przypominał, że nie jest samowystarczalny. Głód dotknął króla Achaba i wszystkich Izraelitów. Tak jak powiedział prorok, była bardzo trudna sytuacja. Była to tragiczna sytuacja. Było tak, że nawet trawy nie było. I po 3 latach takiej dewastacji, po 3 latach śmierci, jaka panowała w Izraelu, Bóg nakazał temu prorokowi z tego pustego miejsca przyjść z powrotem i spotkać się z królem. W tym czasie prorok był najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Izraelu. W każdym urzędzie pocztowym było jego zdjęcie. W każdych wiadomościach pokazywano jego podobiznę. Znajdował się na każdej liście osób poszukiwanych. Ścigały go krajowe i międzynarodowe listy gończe. XVIII rozdział pierwszej królewskiej. To niezwykły rozdział, pokazujący rozgrywkę pomiędzy królem Achabem a Eliaszem. Izrael nie tylko miał złego przywódcę, ale z powodu Achaba i Izabel, jego żony, naród odwrócił się od Boga i zwrócił się w kierunku pogańskich bóstw, Baala, Aszery. Zanim przyszła ta susza, król zdecydował ze swoją żoną zatrudnić kilkuset proroków fałszywych bóstw. I naród całkowicie poświęcony Bogu przestał prawie być świadomy Jego obecności. Zapomniał o nim. I Bóg doprowadza w tym momencie do konfrontacji pomiędzy swoim prorokiem i królem Achabem. Pierwsza Królewska 18:17-18. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? On odpowiedział: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazanie Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Eliasz rzuca wyzwanie królowi, Achab je przyjmuje. Król gromadzi cały naród, całego Izraela na górze Karmel, zwołuje 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Wyobraźcie sobie, 850 ludzi. I prorok mówi coś takiego: niech wszyscy prorocy Baala i Aszery wezmą jednego cielca, przygotują go i złożą go na ofiary dla swojego Boga. A ja wezmę drugiego cielca, też go przygotuję i też go złożę na ofiarę, ale nie będzie nam można i wolno podłożyć ognia pod tą ofiarę. Wy będziecie wołali do swojego Boga, ja będę wołał do Boga Jahwe. Ten, który odpowie w postaci ognia, ten jest prawdziwym Panem.
I Biblia mówi, że prorocy Baala wzywali go od rana do południa. Czas upływał, szanse malały, emocje rosły. Wyobrażasz sobie wrzask 850 ludzi, którzy wpadali w trans, którzy dokonywali jakichś tańców rytualnych. Robią to i nic się nie dzieje. I około południa Eliasz zaczyna z nich drwić, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem. Ale może się zamyślił, lub jest czymś zajęty, lub udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc obudzi. Sprowokowani prorocy krzyczeli, wołali. Biblia mówi, że zaczęli kaleczyć swoje ciała nożami, włóczniami, także krew zaczęła spływać po ich ciałach. Upłynęło 12 godzin krzyków, wołania, rytualnych tańców, nacinania ciała i nic się nie wydarzyło. Nie było żadnej odpowiedzi, żadnego ognia. Po tych 12 godzinach znów na scenę wchodzi prorok. Ciekawe, że Baal był uważany za Boga burzy i ognia i często jak go portretowano, pokazywano go, że w jednej w prawicy swojej trzymał piorun. Z drugiej strony uważano, że jest Bogiem życiodajnego deszczu, a ten potężny Bóg, to bóstwo, nie było w stanie sprowadzić ognia i strawić nawet jednej ofiary. Eliasz ucisza tłum, wzywa ten cały naród, żeby bliżej do niego podeszli i zaczyna odbudowywać ołtarz, który od lat był zniszczony. Buduje go z 12 kamieni. Obserwujący go ludzie doskonale wiedzą, że one reprezentują 12 pokoleń. Pokoleń Izraela. Później robi coś ekstrawaganckiego, coś niezwykłego. Bierze łopatę i kopie wokół tego ołtarza rów. Taki dół. Wokoło tego ołtarza. Z pewnością wszyscy się dziwili i padło setki pytań, dlaczego to robi. Ale za chwilę przyszła odpowiedź. Powiedział, żeby podeszło kilku ludzi i żeby wylano na tą ofiarę, na ten ołtarz, 4 wiadra wody. Raz to zrobili, zalali to wszystko. Drugi raz to zrobili, trzeci raz to zrobili, także wszystko było kompletnie przemoczone i ten rów, który był przez niego wykopany, został wypełniony wodą. I w tym momencie Eliasz zaczyna się modlić. 18 rozdział, 36 do 39. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Niektórzy nazywają to przeżyciem na górze. Jest to, myślę, jeden z najważniejszych momentów w życiu proroka Eliasza. Jest to coś takiego, jak otrzymujesz bardzo dobrą propozycję pracy, idziesz pierwszy dzień do pracy, jesteś w podniosłym nastroju, cieszysz się. Albo to jest tak, gdy rodzi się w rodzinie dziecko. Albo to jest tak, gdy wracasz szczęśliwie po długiej i niebezpiecznej wyprawie gdzieś bardzo wysokie góry. Udało ci się, wróciłeś. Albo coś takiego się czuje, gdy jest dzień ślubu. Eliasz musiał czuć się wspaniale. Uczestniczył w czymś niezwykłym. Bóg upokorzył króla. Ponad 850 fałszywych proroków Baala straciło swoje życie. I on mógł to oglądać, mógł w tym uczestniczyć. Naród nie miał żadnych wątpliwości, kto jest Bogiem, że Jahwe jest Bogiem, kto jest prawdziwym Bogiem.
Co więcej, prorok zapowiedział nadejście deszczu po 3 latach i on już nadchodził, nadciągała wielka burza, ale równocześnie jest to moment, w którym się zaczął bardzo trudny czas w życiu proroka. Od tej chwili pojawia się mnóstwo trudności w jego życiu. Prorok musi się zmierzyć z bardzo trudną i niewygodną dla niego sytuacją. Pierwsza Królewska 19:1-2 mówi o tym, że Achab wrócił do domu i podzielił się ze swoją żoną tym, co się wydarzyło. Jak prorok kazał wybić mieczem wszystkich proroków, jak wstąpił ogień i pożarł nie tylko ofiarę, ale i ołtarz, co zrobiła ta jego żona? To niechaj uczynią bogowie. I niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. To była osoba, która zamordowała już wielu proroków. Kobiety, żony mają wielki wpływ. Jak obserwuję szczególnie młode małżeństwa, widzę, jak jest to wielki wpływ. Częściowo to wynika z tego, że faceci nie wypełniają roli, którą dał im Bóg. Jako żona możesz być wsparciem, wielką pomocą, po to zostałaś dana swojemu mężowi. Ale też jest wielkie niebezpieczeństwo, że możesz być kimś takim, jakim była żona tego króla. Że wpływasz na to, że twój mąż, w tym wypadku król, robi to, czego nie powinien. Jak poczytamy dalej, zobaczymy, co się stało z winnicą Nabota, jaki miała pomysł, jakich użyła środków. Trzeci wiersz mówi, że Eliasz zlął się więc, miało być odwrotnie. To ta bezbożna królowa miała się złą. Tak się nie stało. On sobie wyobrażał, gdy usłyszy o takiej rzeczy, o tym, co zrobił Bóg, jak cały naród za tym stanął, jak Bóg za tym stanął. Jakie nadzwyczajne rzeczy się wydarzyły. To musi się upamiętać. Stało się zupełnie inaczej. To nie ona, ale prorok jest przestraszony i rusza w drogę, żeby ocalić swoje życie. Prorok zaczął się bać. Wiesz, i to często również mi się przytrafia, gdy zaznaję takich przeżyć na górze, gdy wszystko dobrze się układa, nagle wydarzy się coś i bardzo łatwo jest mi znaleźć się w zupełnie innym miejscu, w innym stanie. I to miejsce i ten stan na pewno nie można powiedzieć, że to jest jak bycie gdzieś na górze. Mogę mieć dobry początek dnia. Mogę robić dobre rzeczy w pracy. Mogę odczuwać Boże błogosławieństwo, ale wrócę do domu i odbiorę telefon i usłyszę, że jakaś stacja zaprzestała emisji. Albo dowiem się od kogoś, że już dłużej nie może wspierać naszej służby. Jest mi trudno w takich chwilach i bardzo łatwo mi jest zatopić się w smutku. A wiesz, gdy smutek jest obecny przez długi czas, to jest łatwo o myśli prowadzące do depresji. Dokładnie to przydarzyło się Eliaszowi. Pierwsza Królewska 19:3-4 mówi: zląk się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi. A doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dość już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Panie, za dużo.
nie dam rady. Berszeba to najbardziej na południe wysunięte miejsce w południowym królestwie. Wiesz, jaki dystans musiał pokonać idąc od góry Karmel? Prawie 200 kilometrów. I odprawił tych, co mu towarzyszyli, i poszedł sam na pustynię. Myślę, że w jego umyśle była obecna tylko jedna myśl i w jego sercu. Za ciężko. Życie jest za trudne. To mnie przerasta. Nie dam rady. Często reagujemy jak Eliasz, gdy jesteśmy rozczarowani tym, co przynosi nam życie. Łatwo nam o to, żebyśmy się obsunęli gdzieś w odmęty depresji. Oddalamy się od bliskich. Oddalamy się od rodziców. Od przyjaciół. Od kościoła. Wycofujemy się w takie miejsce samotności. Szybko pozbawiamy się społeczności, relacji. A Bóg stworzył nas do relacji. Do społeczności. Nie stworzył nas do samotności. O co się modli Boży prorok? Mam dosyć. Weź moje życie. Czy to jest ten sam prorok, który modlił się o to, żeby ogień stąpił z nieba? Ten sam? To ten sam prorok, który modlił się o głód i ten głód stąpił? To ten sam prorok, który modlił się o deszcz i ten deszcz przyszedł? A teraz modli się o to, żeby Bóg zabrał jego życie? Modliłeś się już taką modlitwą? Byłeś kuszony, by skończyć ze sobą? A może nawet podjąłeś taką próbę? Na szczęście Bóg nie zawsze wysłuchuje naszych modlitw. I na szczęście Bóg nie wysłuchał tej prośby swojego proroka. Jest łatwo. Popaść w zniechęcenie, depresję z tego powodu, co przynosi nam życie. Eliasz się po prostu poddał. Wszystko dobrze się układało, wspaniale do tego momentu. I nagle, w ciągu kilku godzin, wszystko się posypało. Tak łatwo jest nam izolować się od innych ludzi, gdy jest nam ciężko. Zrywamy relacje z tymi, wśród których jesteśmy. I cierpimy w osamotnieniu. Dlatego szukamy samotności, bo chcemy być sami. Sami ze swoim strachem, sami ze swoimi obawami, sami ze swoim lękiem. Eliasz zapomniał o tym, kim był. Eliasz zapomniał o tym, jakie miał imię. Eliasz zapomniał o tym, jakim był Bóg. Jego Bóg. Wiesz, co znaczy imię Eliasz? Jahwe jest moim Bogiem. Jahwe jest moim Bogiem. Ostatnie półtorej roku w moim życiu to najtrudniejszy okres w moim życiu. Pojawiły się duże trudności, jeśli chodzi o finansowanie służby głosu Ewangelii. Pojawiły się kłopoty z boleriozą, zerwanymi więzadłami, długi pobyt w szpitalu, długi pobyt rehabilitacji. I gdy jesteś w takim miejscu, przechodzisz przez taki okres, zaczynasz myśleć, czy nadajesz się do robienia tego, co robisz, co do tej pory robiłeś. To, co widzisz w takich chwilach, to swoje ograniczenie, słabości, rzeczy, których nie byłeś w stanie zrobić, nie jestem w stanie zrobić. I łatwo jest zapomnieć, że ciągle jesteś w Bożym zasięgu. A co najgorsze, przestajesz słuchać Boga. Zaczynasz słuchać czegoś, co nie pochodzi od Boga. Zaczynam słuchać kłamstw, którymi chce nafaszerować mnie diabeł. To się nie skończy, nigdy tego nie zrobisz. To się nie zmieni. Wypalisz się, zostaniesz sam. Ludzi nie obchodzi to, co robisz dla zwiastowania Ewangelii. Słyszałeś podobne kłamstwa? Nigdy niczego nie osiągniesz.
Zawsze będzie ci brakowało na życie. Jesteś nieładna. Jesteś za gruby. Będziesz do końca życia samotnym. Szatan chce wrzucać tego rodzaju myśli do mojej, do twojej głowy, do naszych serc. Co więcej, przywołuje do twojej, mojej pamięci chwile, w których go zawiedliśmy, w których zgrzeszyliśmy, w których przegraliśmy. To, co w tym jest najgorszego, to to, że gdy robi to przez długi okres, to zaczynamy w to wierzyć. Przekonuje nas do swoich racji. I tak jak Eliasz, przestajemy słuchać Boga. I słyszymy tylko to, co wrzuca do naszej głowy, do naszego serca. I zamiast żyć, zaczynamy egzystować, to znaczy tylko istnieć. Przestajemy naprawdę żyć. Zaczynamy powoli się zwijać. Umieramy, usychamy, więdniemy. Potrzebna jest naprawdę Bożego Słowa. Lecz powiedział do mnie: dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Bóg stworzył nas ze słabościami. Wiesz dlaczego? Żeby w tych miejscach, w twoim moim życiu objawiła się Jego chwała. Żebyś odkrył i uświadomił sobie, że nie jesteś samowystarczalny. Że te słabości to są miejsca, gdzie objawi swoją wielkość. I będziesz oglądał Boga działającego w twoim życiu. Jak nigdy przedtem. Pierwsza Królewska 19:5-6 mówi tak. O proroku. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znów się położył. Jedno było pewne, ten człowiek był skrajnie wyczerpany. Już mówiłem, że odbył bardzo długą podróż. Był skrajnie umęczony, wyczerpany i zobacz, co dla niego zrobił Bóg. Nakarmił go i napoił. Co stało się po zjedzeniu tego posiłku? Drugi raz, Pan Bóg jeszcze raz mu to taką dał szansę. A potem wstał, posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do Góry Bożej Choreb i tam w pieczarze przenocował. Ludzie od dopingu na pewno byliby chętni, żeby dobrać się do tego jedzonka, które w tym momencie Pan Bóg mu dostarczył. Wiesz, gdy przychodzisz trudny czas, to często Pan Bóg robi takie rzeczy dla ciebie i dla mnie, może bardzo nieduchowe, banalne. Ale Pan Bóg pozwolił mu spać. Zatroszczył się o jego odpoczynek. I gdy zaczyna być ciężko w twoim życiu, przeegzaminuj najpierw to, co oczywiste. Czy śpisz odpowiednią ilość godzin? Czy właściwie się odżywiasz? Czy to, co jesz, dostarcza właściwą ilość minerałów, energii, witamin? Przeegzaminuj to, co oczywiste. Zapytaj siebie, czy masz odpowiednią ilość ruchu. On miał go za dużo. Jeżeli w którejś z tych sfer jest zachwiana równowaga, straciłeś balans, to cię to z dwukrotnie większą siłą otworzy na stres i na depresję. Bóg zaczął od robienia porządku w jego planie dnia, w jego diecie.
Eliasz dotarł na szczyt góry Choreb, to jest góra Synaj, to jest ta sama góra, na której Bóg spotkał się z Mojżeszem i dostarczył mu tablicę. Tak myślałem i spekulowałem, dlaczego akurat poszedł na tą górę. Wiesz, gdy jest trudno, bardzo trudno w moim i twoim życiu, to zaczynasz iść i wracasz do tych momentów, w których byłeś świadomy Bożego działania, Bożej ingerencji w twoim życiu. Bożego życia, które w ciebie tchną. Myślę, że dlatego poszedł do tego miejsca. I gdy już znalazł się w tym miejscu, Pan Bóg zadaje mu pytanie. Co tu robisz, Eliasz? Innymi słowy, dlaczego tu wszedłeś? 10 werset zawiera odpowiedź proroka. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Może jest to opis Twojej sytuacji. Robiłeś wszystko dla Boga, żyłeś dla Niego. Gdy inni rezygnowali, Ty nie rezygnowałeś, szedłeś dalej, trwałeś. A teraz zamiast wsparcia i zachęty są tacy, którym zaczynasz przeszkadzać, którym nie pasujesz. Może zmagasz się z depresją, z rozczarowaniem. Może Bóg zezwolił, abyś odniósł kolejną porażkę. Ci, którzy byli przy tobie, opuścili cię i zaczynasz słuchać tego, co mówi diabeł. Kłamstw szatana. A może ten najtrudniejszy okres już masz za sobą. Już wychodzisz z tego dołu, ale stało się coś takiego, że nie możesz w 100% ufać Bogu. Przestraszyłeś się, że cię zostawił, że cię zawiódł. Jest ci trudno w 100% jemu znowu zaufać. I gdy przychodzi trudny czas, podobnie jak Eliasz, jesteśmy gotowi wszystko zostawić, porzucić i uciec jak najdalej. Może tak jak Eliasz, muszę zlecieć na samo dno, ażebym znalazł się w ramionach kochającego mnie Boga. Żebym to zobaczył. Pierwsza Królewska 19, 11, 12 mówi tak. Rzekł więc do niego, znaczy Bóg, do Eliasza. Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi. Lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. Biblia mówi, że wiatr był tak mocny, że kruszył skały. To jest niewyobrażalne, ale Biblia mówi, że tak było. Ale Boga w tym nie było. Przy tak potężnym objawie Jego mocy. Później było trzęsienie ziemi, a później był ogień. I gdy myślę, że gdy przyszedł ogień, to był pewny, że to jest coś, przez co mu się objawia Bóg i w tym jest obecny. Przecież tyle razy widział tego Boga działającego w ten sposób. Ale w ogniu nie było również Pana. Biblia mówi, gdy ustał wiatr, gdy skały przestały być kruszone, gdy ziemia przestała się trząść, gdy nie było już ognia, być może unosił się tylko dym, nagle przyszedł bardzo delikatny wiatr, takie tchnienie, łagodny powiew. Jest napisane, że gdy Eliasz to usłyszał, zakrył swoją twarz płaszczem. Wyszedł i stanął przy wejściu do pieczary. Usłyszałeś?
Bóg przyszedł do swojego człowieka w delikatnym powiewie, w łagodnym powiewie. Eliaszu, ja wiem, jak jest trudnym twoje życie. Eliaszu, ale ja nigdy o tobie nie zapomniałem. Słyszysz? Nigdy. Eliasz wypatrywał Boga działającego w potężny sposób. Wielokrotnie takiego oglądał. Ale teraz Bóg spotyka go w cichym, łagodnym powiewie. Bez żadnych przejawów wielkiej swojej mocy. Bez żadnych duchowych fajerwerków. Przychodzi w ciszy. Z całą swoją obecnością. I Biblia mówi, że prorok wrócił, by dokończyć swojego dzieła. Bóg mu dał nowe zadania. Gdybyś dzisiaj znalazł się w takim cichym miejscu, to co Bóg by tobie powiedział? Gdybyś się znalazł w takim miejscu, gdybyś skończył z gonitwą, z codzienną gonitwą, wyciszył się i wyciszył się, uciszył się tak, żebyś mógł zacząć go słyszeć, to co chciałbyś, żeby ci powiedział? Co chciałbyś od niego usłyszeć? Eliasz przestał wykręcać Panu Bogu rękę. Mówi, zostałem tylko ja sam. Wiecie, co było jedną z przyczyn jego depresji? On całą odpowiedzialność za to, co działo się w tym kraju, wziął na siebie. Zaczął myśleć, że on jest odpowiedzialny, a wszystkie już możliwości się jego wyczerpały. Wszystko się skończyło i on się skończył. Zostałem tylko ja sam. Zapomniał, że to nie on kontroluje życie. Bóg jest Panem. Jahwe jest Panem. Pan Bóg musiał mu zmienić perspektywę. Mówi, Eliaszu, pomyłka. 7000 mam takich osób w tym kraju, które nie zgięły swojego karku przed Baalem. Ale to nie miało większego znaczenia, że było 7 tysięcy. Znaczenie miało to, że Bóg jest Bogiem, który jest Panem. I to On ponosi odpowiedzialność, a nie ty i ja. I nie ty i ja rozwiążemy naszą trudną sytuację. On jest Panem. Może oczywiście używać do rozwiązania tej sytuacji twoich i moich decyzji. Eliasz przestał szukać siły i wsparcia w niewłaściwych miejscach. Mam pytanie. Skąd pochodzi twoja siła? Skąd, gdzie szukasz wsparcia? Jeżeli szukasz swojej siły i wsparcia w miejscu, w przeżyciach, w osobie, sposobach, programach, to dojdziesz do miejsca, w którym doznasz zawodu. To wszystko pewnego dnia się skończy. Może to być chłopak, może być to dziewczyna, może być to praca, może być to twój profesjonalizm, może być to twój artyzm, coś, co daje ci poczucie siły i kontroli. Może swojej siły poszukujesz w jakichś inwestycjach finansowych. Może twoja siła pochodzi z narkotyków, z używek, z seksu. Tym się dowartościowujesz? Nie wiem. Może z muzyki? A co jeśli ktoś, kogo kochasz, zostawi ciebie? Co jeśli stracisz pracę? Co jeśli wypalisz się zawodowo? Co jeśli skończy się inwencja twórcza? Co w ten czas? Co stanie się, jeśli rynek akcji się zawali? Ceny nieruchomości spadną. Co stanie się, jeżeli seks przestanie być rzeczą najważniejszą? Co stanie się, jeżeli muzyka już nie będzie miała takiego znaczenia dla ciebie? Wiesz, co się stanie? Zostaniesz sam i zostanie cisza. Życie nie będzie łatwe. I w takich chwilach jest bardzo łatwo zacząć słuchać tego, co mówi nieprzyjaciel Boga, czyli diabeł.
Może w tych najtrudniejszych chwilach, w chwilach desperacji, najlepiej jest zatrzymać się, uciszyć i zacząć słuchać tego, co Bóg chce powiedzieć. A wiesz, co On chce ci powiedzieć? Wiem, że jest ci bardzo ciężko. Ja to wiem, ale nigdy o tobie nie zapomniałem. Nigdy. Wiesz, co On mówi w Izajasza 49:16? Oto na moich dłoniach wyrysowałem ciebie. Bóg wyrysował twoje i moje imię na swoich dłoniach. Modne są dzisiaj tatuaże. Różne rzeczy ludzie wypisują. Najczęściej chcą pokazać, jacy są mądrzy, wielcy, przebojowi. Bóg ma coś wyrysowane na swoich dłoniach. Nie dotyczy to Jego. Dotyczy to twojej i mojej osoby. Co ma na wyrysowane? Twoje i moje imię. Kasia, Agnieszka, Paulina, Sławek, Piotrek, Tomek, Ela, Małgosia. Imię każdego z nas. Wiesz, może czasami czujesz się jak taki mały chłopiec, którego tato po raz pierwszy zaprowadził do przedszkola. Zostawił go. Pierwszy raz chłopczyk znalazł się sam, bez swojej mamy i bez swojego taty. Bardzo był przestraszony, bardzo się bał. Myślał, że jest porzucony i zostawiony. Ale minęło kilka godzin i usłyszał znajomy głos. Przyszedł tata i wymawiał jego imię. Tato nie zapomniał. Tato nie zostawił. Może myślisz sobie, Pan mnie opuścił. Wszechmocny zapomniał o mnie. To są słowa, które mówi Boży naród. A wiesz, co mówi Bóg? Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu? Odpowiedź jest niestety smutna, ale czasami odpowiedź brzmi tak. I nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona. Niestety, czasami odpowiedź brzmi tak. Słuchaj, co mówi Bóg. A choćby nawet one zapomniały, ja jednak ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem ciebie. Jahwe jest moim Bogiem. Pan jest moim Bogiem, który moje i twoje imię ma wyrysowane na swoich dłoniach.